można kwestionować. Również miałam prawo powołać w zarządzeniu komisję, którą powołałam. Sygnały o negatywnej pracy GOP-u wpływały do mnie co najmniej od 3 lat ze środowiska. W związku z czym, proszę Państwa, uważam, że dokonałam na dzień dzisiejszy wyboru najsłuszniejszego, jaki mógł być. Jeszcze w Polsce się nie zdarzyło, ażeby za pracodawcę decydował kto inny i jakiego pracownika ma zatrudnić. To tyle. Więcej na ten temat mamy do powiedzenia. Więc mamy olbrzymie wątpliwości, że to było sterowane. Nie było przedstawicieli innych instytucji, organizacji, bo wiadomo, że konkursy miały takie stanowisko. Są obsadzane stanowiska osobami kompetentnymi. No, przykro mi bardzo, no muszę to powiedzieć, że no, mam wątpliwości, że osoby na przykład o określonych kwalifikacjach, ale nie kompetencjach do oceniania ludzi, no wyrażają wolę i podejmują taką decyzję. No jesteśmy w tym zbulwersowani i się z tym nie zgadzamy. Nie zgadzam się dlatego, że powołuje się osobę urzędnika naszego z Urzędu Gminy, który jest w ogóle niezwiązany ze wsią, nie utożsamia się z tą wsią. Mieliśmy masę przypadków, które zostały przygotowane w proteście z zachowania tej pani. W związku z powyższym, po coż to jest zrobione? Po to, żeby zniszczyć kulturę na wsi. Taka jest nasza ostateczna decyzja. Kultura na wsi ma umrzeć. Ostre słowa, ale takie są nasze odczucia. Z tym się 289 osób się podpisało pod tym z 9 miejscowości. Także, bo nie, no, po prostu nie wszędzie, bo informacje miały być ogłoszone, one były tak niejawne, dopiero ostatecznie wczoraj. Daliśmy co dalej zamieszane. Co? O rozpisanie referendum. Naprawdę? No tak. Nie, to jest chyba za ostro, za jedno. No dlaczego? Dlaczego? Nie, no bo to jest... Pan się... chcecie panie referendum? No jeżeli nie otrzyma, bo gdyby była wyłoniona, nawet gdybyśmy nie kwestionowali zasadności tego konkursu i gdyby była wyłoniona osoba, bo kandydatów było więcej, chociaż nie wiemy, kto, nie było informacji, nie było... No nie ma, no informacji na stronę gminy są ograniczone i wychodzące bardzo późno. W związku z tym nie mamy kontaktu. Rady nasi nie chcą informować nas o jakieś poczynania, uważają, że nie wiedzą, bo to komisja, bo to każdy się jakoś tam próbuje bronić. Natomiast uważam, że to powinno być przekazywane rzetelnie, uczciwie i jawnie. A tutaj robi się to, nie wiem, z rączkami pyszymi. No, brzydko, nam to nie odpowiada. I rzeczywiście chcecie o tym referendum? Tak, myślimy o tym referendum. No w ten czas i ta rada, no będzie komisarz, no. Skoro jest sytuacja finansowa zła, nie być może to będzie lepsze rozwiązanie. Oczywiście nie chcę dyskutować na ten temat, ale mam już 11 sesję. Nie słyszałam żadnej skargi na pracę pani dyrektor. Na komisjach podnosimy pewne tematy, ale też nie słyszałam pisemnej, nawet nie wpłynęła. Nikt nie mówił żadnych środowisk, jakakolwiek skarga była na panią dyrektor. Dlatego z uwagi na mandat radnego i uchwalony, jakby nie było, dwie sesje poprzednie, kodeksu postępowania radnego, jego bezstronności, mam w obowiązku na prośbę mieszkańców gminy reprezentujących Świat Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, ludzi społecznie działających dla dobra lokalnej społeczności, oddać głos pani Reginie Brzyzce, aby odczytała list, żebyście Państwo ogólnie wiedzieli, co się dzieje i jaki mieszkańcy mają problem, z którym problemem zwracają się do władz gminy i jak również do radnych. Bardzo proszę. Nie tak bardzo chcę się no to bardzo proszę. Pani Rada w tej chwili wystąpiła swoje poświęcenie o prowadzeniu sesji, jak jest. Kto zabiera głos, również adresuje. Nie znaczy to, że takiego zadania ma pani radna prawo odpowiedzieć. Proszę sobie na to spokojnie. Żeby po prostu mogłaby to odczytać radna, żeby już nie robić z tego procederu. Proszę bardzo, niech pani Brzyzca w imieniu radnych, ale powtarza w imieniu radnych odczyta. Wolałabym tego nie czytać, wolałabym oddać to osobom, które... Ale w imieniu radnych odczyta. To znaczy się, ja jestem bezstronna w tej sprawie. Jeśli to ma być odczytane w imieniu radnych... Tylko czytanie listu, nie będzie... Ale w imieniu radnych, czy w imieniu radnych? Nie, w imieniu mieszkańców, mówiłam. Ale radna to zgłasza jako radna. Tak, ja bardzo... Czyli jest to głos radny. Tak, ja proszę. Proszę bardzo, w takiej procedurze, nieważne kto to czyta, jest to długi list. Nie, nie. Proszę. Przepraszam, proszę.
Może mikrofon. Szanowna Pani Wójt, imię usta, Anna Sokółka-Wioska. Ale ja mam głos taki dosyć... Szanowna Pani Wójt Gminy Łuska, Anna Sokółka-Wioska, Szanowni Radni i goście zebrani. My mieszkańcy Gminy Łuska oraz działacze na rzecz środowiska Gminy Łuska wnosimy protest przeciwko zasadności i celowości zmiany na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Łuska z siedzibą w Zaleskich. Uważamy, że nie wystąpiły żadne przesłanki merytoryczne, organizacyjne i administracyjne, aby Pani Barbara Perka nie mogła zajmować tego stanowiska, a wręcz przeciwnie, poprzez determinację, zaangażowanie, wspieranie inicjatyw lokalnych i wielkie serce dla ludzi, Pani Barbara Perka udowodniła, że nadaje się na to stanowisko. Jest wspaniałym mediatorem. Zdała egzamin z umiejętności współpracy z różnymi grupami społecznymi, często zwaśnionymi, doprowadzając do ugody. Dlatego nie godzimy się, aby na stanowisko dyrektora powołano pracownika gminy, panią Małgorzatę Żawicką, która nie zdobyła uznania wśród naszej społeczności i nie nadaje się na to stanowisko, co potwierdziła swoim dotychczasowym postępowaniem i działaniem. Pani ta nad wyraz wyniosła, lekceważy i nie szanuje ludzi, z którymi współpracuje. Charakteryzuje się wysokim stopniem konfliktowości we współpracy z ludźmi. Dała się poznać jako osoba niekompetentna, niezorganizowana, leniwa, bez wyczucia sytuacji i chwili. Pragniemy podkreślić, że zależy nam i utożsamiamy się z dyrektorem z naszego środowiska, z którym współpracowaliśmy, tworząc dotychczasowy, bogaty i cenny dorobek, będący promocyjną wizytówką naszej gminy na tle kraju. Tym samym nie godzimy się na osobę spoza środowiska, która nie identyfikuje się z naszą społecznością. Biorąc pod uwagę dobry rozwój kultury na terenie gminy Łuska, wnosimy o ponowne zastanowienie się nad celowością konkursu na dyrektora oraz nad tym, jakimi pobudkami kierują się urzędnicy i radni gminy Łuska. Prosimy o pozostawienie Pani Barbary Perka na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Łuska z siedzibą w Zaleskich. Jeżeli nasz protest nie zostanie uwzględniony, podejmiemy kroki w celu rozpisania referendum. Informujemy, że o naszym proteście zawiadomiliśmy również media. Pod tym protestem podpisało się 289 osób. Czy pod tym protestem podpisuje złożony, podpisze się ktoś? Jest 289 podpisów. Ktoś, bo ktoś to czyta, to bierze... Przedstawiciele. Ale nazwisko. Przedstawiciele... Nie ma anonimu. To nie jest anonim. Ja dołączam... 280 podpisów wystarczy. Proszę się podpisać samemu, że to Pani podpisze, ja na pan przewodniczący się nie podpisał na tym, a pani musi wiedzieć. No tutaj się pan mi nie podpisał. Podpiszę. No, zaraz. No właśnie, to nie wiadomo. Mówił, że podpisze, nie? I dał mi pan to przed głosowaniem, ja to z stanowisko radę, ja tym nie przesłuchałam. Także pan tutaj też proponuje pewnych skruchów. Ja się nie wiem. Proszę bardzo. Do przewodniczącego rady również, pani się nie uchyla. Nie ma takiej rady. A tak, bo to pana interesuje. Pan dołączy. Dziękuję bardzo. Dyskusja na ten temat prowadzić nie będziemy. Ostrych słowem to jest to trudno. Jak nie zrobicie tak, to macie referendum. Bardzo fajnie to jest wszystko. Można było to, ale trudno, albo to dalej odnotować. Nie. Tak, zaraz jest, ale nie ma dyskusji. Ale w związku z informacjami. A, proszę. Chciałbym przekazać Państwu informację zgodnie z punktem obrad dzisiejszych. Chciałbym się z Państwem podzielić, że jak najbardziej szanuję głos tych 3% mieszkańców naszej gminy Łuska, którzy podpisali się pod przedstawionym wcześniej protestem. Uważam, że dobrze, że tego typu grupy społeczne swój głos przedstawiają dalej, z tym, że apelowałbym o to, aby w pewien sposób zrozumieć pewną formę, która obowiązuje w tego typu
zagadnieniach związanych z prawem pracy, z zatrudnieniami i tym podobne. No niestety, albo niestety, tak to jest, że my jako mieszkańcy gminy rozliczamy poprzez swój głos w co czteroletnich wyborach wójta z jego pracy. Z jego pracy, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. I nie możemy narzucać nikomu tego, w jaki sposób ma cokolwiek robić, bo później nie będziemy mogli go rozliczyć. Jeżeli ja będę dzisiaj powiem panu przewodniczącemu, że proszę poprowadzić sesję w taki, a nie inny sposób, to nie mogę za chwilę mieć do niego zastrzeżeń, bo zrobił tak, jak ja chciałem. Więc na bazie mandatu, który dajemy radnemu, sołtysowi, wójtowi, powierzamy prowadzenie zadań z zakresu samorządowych na podstawie stosownych ustaw, dajemy przyzwolenie pewnej samodzielności, a później po 4 latach rozliczamy. Nie można w trakcie szantażować, nie powinno się w mojej ocenie, ani szantażować, ani ukierunkowywać w taki czy inny sposób. Dziękuję bardzo. Ja potem nie będzie, nie ma. Więc przepraszam bardzo, udzieliłem tylko jeden głos, dyskusji na ten temat prowadzić nie będę. W związku z tym proszę bardzo, nie będzie, bo on tego nie przerwuje dyskusji. Czy są jeden głos udzieliłem radny i drugi głos udzieliłem przeciwny. W związku z tym były dwa głosy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania dotyczące spraw bieżących? Nie widzę. W związku z tym, czy radni nie dotyczą tego tematu? Ten temat nie podlega dyskusji. Na inne tematy proszę bardzo. Na początek zapytamy o tę sprawę GOK-u, bo tutaj grupa inicjatywna jest strasznie bojowa i mówi tak, jak pani petycji nie cofnie, bo konkurs był ustawiony, to oni tu pani zrobią referendum i panią wywołają. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma przepisów, który by umożliwiał wpływ na decyzję pracodawcy, jakich pracowników pracy, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest, mogę rozwinąć temat i powiedzieć tylko tyle, że między innymi konkurs wynikał z reorganizacji dwóch placówek i obsadzeniu na stanowisku dyrektora tak naprawdę w 3/4 etatu Gminnego Ośrodka Kultury i 1/4 etatu Gminnej Biblioteki Publicznej. Procedura konkursowa została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Sygnały o negatywnej pracy obecnego dyrektora docierały od kilku lat. Pani dyrektor była o tym informowana i w mojej ocenie dzisiejsza decyzja była jak najbardziej słuszna. Jest nieodwołalna? Według mnie jest nieodwołalna. A co pani powie o referendum? Mieszkańcy zdecydują i w tym momencie, jeżeli do referendum...